Dzień dobry, witam wszystkich, tutaj Itany i tak po dłuższej przerwie troszkę się tutaj zmieniło, można powiedzieć. Jak widać, cała nasza krypta jest oczywiście bardziej rozbudowana pod względem osób ćwiczących, pod względem zapasów energii, jak już mówiłem w ostatnim odcinku bodajże. Musiałem troszkę tutaj zadbać, bo nam troszkę wszyscy przymierali. No i się udało. Tak więc mamy 11 Nuka-Coli, 1800 kapsli. Nawet całkiem dobrze już mam wyszkolone osoby. Więc akurat mnie to bardzo cieszy. Zobaczymy sobie jeszcze na tego. Na zadania. Okej, no tutaj mógłbym coś pokombinować. Ale to później, najpierw zajmiemy się jakąś wyprawą. Level 10, okej. Zobaczmy, kto tutaj ma najwyższe levely i oczywiście wysyłamy tą dwójkę, co ma zwierzaki. Może ewentualnie jeszcze kogoś dołożę tutaj do nich. Okej, może być tak. No tak troszkę z tymi broniami to tak krucho. Dobra, bierzemy wszystko. Zwierzaka dodatkowego żadnego nie mam. No i możemy szybko sobie lecieć ku nowym przygodom. Okej. Całkiem spory budynek do przeszukania. Najpierw tutaj zacznę od dołu. Zobaczymy, jakie tutaj zagrożenie na nas czeka. Karaluchy na początek. Nie jest tak źle. Z tym raczej powinniśmy sobie dać szybko radę. Dokładnie. Sarkastyczne pytanie, czy dobrze się bawimy? Okej, w trzecim pomieszczeniu już nie było karaluchów, więc... Dobrze, w sumie i tak nic nam nie robią, więc... Jaka różnica? Gdzie tam jeszcze szafka będzie? Okej, nawet trafiła się broń. Zobaczmy, czy może lepsza. Nie. Zdecydowanie gorsza, nawet od tego kija baseballowego, więc nie ma co zmieniać. No, kamero, co tak latasz? No jeszcze tylko tego jednego gościa i będzie po kłopocie. Oh my god, no kliknij, żeś się, dobra. Jakoś się udało. Nie, tutaj to z karaluchami w ogóle nie będzie żadnego problemu, ale fajnie też, że występują, bo to zawsze dodatkowe punkty doświadczenia, ewentualnie jakieś kapsle. Oho, będzie troszeczkę pewnie gorzej. No nie było tak źle, ale fajnie było, jakby też na raz udało się eliminować zagrożenie. Kurde, tym kijem to naparza. Trzeba przyznać, że nieźle, więc może pomóż. Czy jednak tutaj mogą być walki tylko jeden na jeden?
Chociaż nie. Okej. Okay. Tu jeszcze będą cztery kondygnacje do zwiedzenia. Ale wątpię, żebym musiał używać tutaj steampacków. Bo całkiem sprawnie to wszystko idzie, więc... Więc nie ma co marnować. Jakoś tak przydałby mi się widok pośredni pomiędzy tym, a tym. No, strzelajcie. Prawda, czyli widać tutaj jakiś budynek opanowany przez bandytów. Przynajmniej na to wychodzi. Czyżby jakaś lepsza broń? Okej, okay, nawet nie trzeba było używać tego systemu celowania. Ta zdobyła level i przy okazji odnowiło jej się zdrowie. Okej, okay, razy dwa też może być. Chociaż zawsze mogłoby być lepiej. Nie, to jednak te krety. Już myślałem, że to będą te karaluchy. No, a zaraz dostaniesz poziom, więc... Więc się uleczysz. Także nie ma co tutaj używać steampacka. A jeszcze pewnie z 1-2 pokoje i będzie poziom dla... Jak ci tam było na imię? George Clark. Okej, okay, no teoretycznie właśnie już wykonaliśmy zadanie, jakie tutaj nam było, ale jeszcze zostały oczywiście dwa piętra, więc warto to sprawdzić. Okej, okay, są karaluchy, albo raczej te krety, więc myślę, że po tym pokoju już powinien dostać level up. No dokładnie. 14, życie w pełni. Bardzo dobrze, ewentualnie tobie możemy troszkę dopomóc z życiem. Tak na wszelki wypadek. No, kocie, atakuj. Pies w ogóle nie zadaje żadnych obrażeń. A jak na takiego wielkiego psa, to powinien coś robić. No rozumiem kota, ale pies? Okej, okay, któryś z nich zostanie jeden. Kapsle 779, to bardzo dobrze. Może do tysiaka uda się uzbierać.
Byłoby całkiem przyjemnie. No i ostatnie piętro. Też niedługo Rachel dostanie poziom. Razy 3, bardzo dobrze. Może być i razy 2. Proszę kapsle, chciałbym z tej wyprawy przywieźć okrągły tysiak. Ale chyba mało to prawdopodobne. No tak trochę nie do końca z tym życiem jednak. Trochę te krety zabierają. Trzeba to przyznać. Okej, ostatnie pomieszczenie. Tutaj ile będzie? Trójka chyba. Tak, trójka. Serio, tak mało. No dobra, padła. Ile będzie? Okej, 944. Nie jest tak źle, chociaż fajnie, jakbyśmy dobili do równego 1000. Ale nie ma co. I tak było bardzo dobrze. Wrócimy ich troszkę szybciej. Mamy oczywiście sporo tych utolek Nuka-Coli. Chyba magazyn przydałoby się tutaj troszkę powiększyć, ewentualnie mógłbym też zadbać o powiększenie tych 1500 plus 6 będzie produkować. A tutaj tylko 500, więc to od razu mogę. Idź tam, idź tutaj, a ty idź tutaj. Jak tam w ogóle nasi no to słabo, no ale jeszcze to wymaga czasu, więc to rozumiem. Okej, może bym kogoś tam po prostu wysłał, kto jeszcze nie ma do końca. No, na przykład tobie by się przydał jeden level do siły, tak żebyś już miał pełni 10. No, reszta tak troszkę słabo. Aha. Prosimy tam pomóc, bo nam się zaraz rozprzestrzeni to wszystko. Tutaj ta klipa straszna. Okej, ty zaraz zdobędziesz level, to ciebie nie trzeba leczyć. Oni na serio nie mają żadnej broni? Może zróbmy tak. Tutaj bym umieścił tych, co mają najwięcej siły. Niech oni tutaj produkują. Natomiast druga elektrownia byłaby taką troszkę elektrownią zapasową. Ok,
Okej, okay, power plant. To tak zrobimy. Szóstka najlepszych. Clark. Idziesz też do tej siłowni. Oho. Tutaj jesteś. 170. Całkiem dobrze. Mark, ty już tutaj jesteś. Okej. W takim razie to powinna być ta szóstka najlepszych. No na to wychodzi. Tak więc pozostałych tych mógłbym dać po to, aby ćwiczyli swoją siłę. Ile tutaj mogę dać? 2250. No jednak troszkę sporo tej kasy tam wyjdzie. A dajmy jeszcze ciebie. Natomiast was chciałbym tutaj jakoś tak lepiej troszkę. Plus 2 do siły. A co ty masz? Plus 4 do siły. Okej, to tam chyba nie ma co ruszać. Ewentualnie mogę komuś tutaj dać ten combat armor. Dzięki temu przynajmniej troszeczkę szybciej będzie się tam to wszystko rozwijało. Natomiast tutaj zdecydowanie potrzebowałbym ludzi, którzy będą potrafili się obronić w razie jakiegoś ataku. Okej. Mamy ludzi. Teraz tutaj. No tak słabo troszkę. A ability jest potrzebne w kuchni. Ewentualnie czy mógłbym kogoś tam skierować jeszcze do... do bardziej wytężonej pracy. Głównie nad sobą. A, ability. Ty masz taki całkiem fajny ten poziom. Więc tak, na razie zabierzemy ci to. I zmykaj się uczyć. Ewentualnie kogoś z kuchni jeszcze mógłbym tam wysłać. Plus 1. No dobra. Damy w ten sposób. Chociaż w sumie ciebie mogę od razu wysłać też na naukę. Tutaj nasza czwórka będzie się oczywiście jakoś tam uczyć. Ewentualnie, czy mógłbym kogoś tutaj do charyzmy coś dać? No może taki strój. Tutaj natomiast wykorzystywana jest percepcja, więc plus 3. Zdecydowanie może się to przydać. Mam coś na inteligencję. A całkiem coś tam ciekawego może się znaleźć. Będę miał w takich kitelkach ich. Lucky. Oho, znowu gość.
A tutaj jesteś. 190. Bardzo dobrze. Zbierzmy sobie wodę. Zobaczmy, jakie ewentualnie później zadania będą. Tylko dwa. Ale to już pewnie w następnym odcinku. Levele 11, 12, jak stoimy tutaj z levelami. No całkiem dobrze. Mogę też przy okazji troszkę uzdrowić naszych ocalałych. Tak naprawdę nie mam nikogo, kto mógłby się tutaj trochę porozmnażać. To jest szkoda. Zobaczmy po zadowoleniu. 75. Okej, to może damy mu troszkę rozrywki. Plus tobie, moja droga. Idźcie się tam troszkę zaprzyjaźnić. Okej, moi drodzy. I to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że zmiany, jakie tutaj w tej krypcie wprowadziłem, wyszły wszystkim mieszkańcom na dobre. No i cóż, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej, hej.